Witam w kolejnym filmie, w bodajże czwartym odcinku serii krótkich odcinków perfumowych, w ramach też mojej serii Perfumista, Artista Powołajń taka w zasadzie podseria. Co dla miłośnika danego zapachu, w tym momencie jest to Miller Harris Fount Dask, jeżeli dobrze wymawiam, pożyczkowa? Co z moich zapachów, bym, e, z moich tworzonych, bym zaproponowała dla miłośnika tego zapachu? Przede wszystkim ten zapach. Jest mocno pożyczkowym. Jest to pożyczkowość strona owoców, a nie takiej aromatyczności, zieleni, liścia porzeczki. Ta porzeczkowość jest bardzo zbliżona do Enchan Forest przy takiej mocniejszej aplikacji, z tym, że Enchan mi się jednak bardziej podobają, bo są jeszcze takie właśnie inne dodatki, niuanse. Niuans taki trochę kremowej czekolady, ale nie jakiegoś klimatu górmą, trochę w lesie, jakby są te różne dodatki, niuansem jest lepiej. Natomiast co ja bym generalnie wskazała z moich zapachów dla miłośnika Found, dla miłośnika pożyczkowości? Myślę, że wskazałabym generalnie zapachy mocno owocowe z pożyczką, i ja w ogóle przypomnę, że będę tworzyła taki też zapach jeszcze kolejny pożyczkowy, właśnie z tym takim niuansem kremowości, i lekkim niuansem czekolady, i trochę kremowym lasem. Yy, taką zielenią z kremowością i czekoladowością Tak właśnie niuansowo, właśnie trochę w stylu tego Enchante Forest Ale yy, z taką mam wrażenie jeszcze bliższą naturze, bliższą yy, prawdy pożyczką. W ogóle flakon jest teraz ulokowana na tym moim notatniku recepturowym aktualnym Więc to tu to właśnie tak, już kiedyś go pokazywałam się zaraz mi wykończy Muszę powiedzieć, że jest mega wydajny, mega odporny. Ile już narozlewam składników na niego, po prostu nic nie zrobił te składniki temu tej okładce Ona jest na nim jakimś tam złotem złotym złotem pokryta. W każdym razie drogi był to notatnik, ale się opłaciło, bo w momencie gdyby ten notatnik miał jakieś skazy po tych moich wypadkach z składnikami, to po prostu już bym była serdecznie do niego nastawiona. Tak jest po prostu nadal idealnie, będę musiała się przerzucić zaraz na inny notatnik. Z tego względu, że ten po prostu zaraz się kończy, Ale faktycznie większość receptur będzie w tym notatniku, potem będzie jakiś kolejny zbiorczy notatnik recepturowy, który to później sobie zbieram w jednym miejscu, w, tym, w tej mojej komodzie, zrestaurowanej przez mojego tatę. No, cudna, klimatyczna, e, z duszą, z retroklimatem, w ogóle jakieś, które bym pokazywałam. No to tam gdzieś tam w tle jest tej szufladki, ten, e, w zasadzie ten fragment z szufladkami jeżeli chodzi o całość tego drewnianego mebla, bo reszta to już jest tak, ona ma różne fragmenty, uwielbiam ten mebel w ogóle i ma takie też fragmenty właśnie z tymi takimi retro szufladami. W każdym razie z pięknego drewna, klimatyczne, z duszą i właśnie tam będą lokowane te notatniki. Ale wracając do tematu, jakie klimaty pożyczkowe? Może grozec jasan czyli mój pożyczkowy las. Może champagne fruto czyli taki dosyć pożyczkowy szampan. Może też rubarbo vivo Czyli żywy rabarbar, to jest rabarbar, pożyczki, agres, liść pożyczki, Myślę, że to może pod kątem silnej owocowości również. Może coś z serii walentynkowej, na przykład champagne de corazon, serduszko walentynkowy szampan, bo jakby to też nie chodzi o to, że to są tylko szampanowe klimaty, tylko jakby ta owocowość jest mocno zaznaczona Mówię o tych właśnie zapachach owocowe szampany. Także myślę, że te bym wskazał, czy pożyczki las, pożyczki szampan, tego typu klimaty, ten planowany również, czy coś jeszcze. Hmm. chciałam, że tak trzy wskazy, czyli Rosja ja jestem na Luboskę na pewno, Champagne Frutto Forestal na pewno. Myślę, że Champagne Corazon również i Rubarwa biuro również czyli cztery. Z pewnością. Chociaż myślę, że jeszcze roho manifik, czyli zapach z mocną owocowością, ale czerwonej porzeczki, też by można było zaproponować. Oraz y, może też. się hmm. Zastanawiam, czy. Nie pamiętam dokładnej nazwy menta negorosej czy menta grosej hmm, może też, chociaż myślę, że to Rocho Manifik bardziej. Ten drugi z właśnie grosej menta czy menta grosej to jest czerwonej porzeczki yy, z miętą, ale tak niuansowo Ewentualnie też chociaż myślę, że bardziej właśnie Rocho monifik taka. Bardzo konkretna, bardzo kobieca, bardzo silna i wieczorowa czerwona pożyczka.